Słuchajcie, święta, święta i po świętach, i co z tego? Nic. Jak co roku miliony, czy już miliardy ludzi składa sobie życzenia, jak to tam idzie, zdrowia, szczęścia, pomyślności, szczęśliwego nowego roku. I rok temu można było usłyszeć setki tysięcy takich wyznań, takich życzeń. Ja mam mocno zdystansowany stosunek do tych świąt, jak wiecie. Każda okazja do spotkania się przy rodzinnym stole jest dobra, ale wiemy dobrze i zdajemy sobie sprawę, że niewielu w ogóle rozumie sens tego wszystkiego, o czym dzisiaj sobie też zaśpiewamy. Ale pomyślałem sobie o tym, że dokładnie te same słowa rok temu w tysiącach domów za naszą wschodnią granicą również padło. I nikt nie zdawał sobie chyba z tego sprawy. Składając sobie takie życzenia szczęśliwego nowego roku, pomyślności, no, że będziemy mieli taką sytuację, jaką mamy, że miliony ludzi musiał wyemigrować, spadają bomby, zniszczone są całe miasta zaraz obok nas. I jaki jest też sens wypuszczania takich słów z siebie i w ogóle takich życzeń, kiedy coś takiego się dzieje? Skoro tak naprawdę nie głosimy prawdziwego ratunku tym ludziom, którzy są wokół. Tak jak mówię, można się spotykać, ale od setek lat słuchane kolędy, słuchane piosenki, jasełka i te wszystkie rzeczy przy stole niczego nie zmieniają. Musimy być uczciwi, że taka jest prawda. Od dziecka uczestniczyłem w tym wszystkim i to niczego nie zmieniało w moim życiu. I ani nie wlewało w moje serce jakiegoś pragnienia poszukiwania Pana Boga, zastanawiania się nad tym wszystkim. Po prostu martwa religijna tradycja, gdzieś podtrzymywana przez lata. A świat wokół się wali. Wali się po jednej stronie i widzimy, co się dzieje. Po drugiej stronie jakaś patologiczny twór pod tytułem Unia Europejska i nasz kraj tak naprawdę jest w sytuacji, można by tak powiedzieć, takiej polityczno-ekonomiczno, jakiejś tam bytowej, w nieciekawym położeniu. I musimy być tego też świadomi, że to wszystko zmierza ku naprawdę wielkiemu upadkowi. Widzę, co się dzieje na rynku pracy, widzę, co się dzieje w biznesie, rozmawiam z wieloma ludźmi, są załamani. Lata tych wszystkich jakichś tam ograniczeń i tak dalej, miesiące zamykania również teraz odbija się konsekwencjami i bardzo wiele narzekania się pojawia, wiele bólu, depresji. Znajomy z Warszawy mówi, że prawie nie ma dnia, kiedy metro się nie zatrzymuje, ponieważ znowu ktoś rzucił się pod pociąg, pod metro. Już są do tego wszyscy przyzwyczajeni. Kiedyś to był szok, raz na wiele miesięcy coś takiego się działo. Pisało o tym w gazetach, dzisiaj prawie codziennie metro warszawskie zatrzymuje się, bo ktoś nie wytrzymał i odebrał sobie w ten sposób życie. I to jest też znak tego, co się dzieje wokół. I nakreślam tutaj taki czarny scenariusz, bo jestem tego świadomy, że gdzieś te czarne chmury wiszą nad nami i wcale dobrze się nie dzieje. Ale mamy wspaniałe wyjście z tej sytuacji. Nie ma takiego wiatraka, który jest w stanie przedmuchać te chmury, ale też nie o to chodzi. Ale widząc to wszystko wokół, możemy spojrzeć ponad to. I czytamy w księdze Habakuka takie niezwykłe słowa. One zawsze trzymają mnie w
taki do pionu wprowadzam i są taką niesamowitą zachętą i wielokrotnie doświadczyłem sytuacji, kiedy naprawdę wszystko wokół się waliło i nie było wyjścia i wydawało się, że to już jest koniec i wtedy to słowo pokrzepiało moje serce i dawało nadzieję. Habakuk patrzy wokół i widzi, co się dzieje. Wcześniej przygląda się Bożym dziełom i jest tak wewnątrz przerażony istotą Boga, Jego wielkością, Jego potęgą. Mówi, na Twój widok drżą góry, obłoki spuszczają ulewne deszcze, otchłań morska wydaje swój głos, wysoko podnosi swe ramiona. Słońce i księżyc wstrzymały swoją jasność w świetle Twych szybkich strzał, w blasku Twojej lśniącej włóczni. W zawziętości kroczysz po ziemi, w gniewie depczesz narody. No widząc takiego Boga, można się przerazić. I on ma tą świadomość, on ma, można tak powiedzieć, taki duchowy wgląd w osobowość Boga, który jest wielki, potężny, święty, przed którym upadają całe narody. Ale też widzi stan swojego ludu, swoich braci, rozgląda się wokół i mówi tak. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Stwierdza bolesny fakt. Fakt, który mówi o tym, że wszystkiego brakuje, że jest niedostatek, że nadchodzą chude lata. No i mogłoby się tutaj zacząć jakieś biadolenie, narzekanie, takie wiecie, typowo polskie, ale on Polakiem nie był na szczęście. I podejmuje decyzję, wbrew temu wszystkiemu, co widzi, wbrew tym wszystkim okolicznościom, można powiedzieć wbrew logice nawet i takiemu ludzkiemu, zdrowemu rozsądkowi, podejmuje w swoim sercu decyzję. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia, w Bogu mojego ratunku. Możemy tak przetłumaczyć te słowa. W Bogu, o którym mówi, że jest potężny, wszechmocny, przed którym drży ziemia, który deprze narody. I on widzi moc Bożą, on widzi wielkiego, świętego Boga. Widzi Boga ponad tym wszystkim, co go otacza. Jego wzrok nie jest skupiony na pustym spichlerzu, na pustej zagrodzie, na pustym krzewie winorośli. Jego wzrok jest zwrócony wyżej, ponad to wszystko. On wiarą patrzy na Stwórcę, na Dawcę i na zaopatrzenie, które przychodzi od samego naszego Pana. I myślę, że to jest to, czego bardzo wszyscy potrzebujemy. Jako ludzie mamy taką tendencję, ja też mówię to, czego sam doświadczam, bo nie opowiadam tutaj jakiejś teorii, że po prostu bardzo szybko reagujemy, nasze umysły, nasze serca bardzo szybko reagują negatywnie, gdy dzieje się coś złego i szybko wpadamy właśnie w taki ciąg narzekania, złorzeczenia, krytyki, zapominając o tym, że ponad tym wszystkim jest nasz Pan. Jest wspaniały, cudowny pasterz, którego poznania życzyłem wczoraj całej mojej rodzinie, bo jeśli poznamy pasterza, który nas prowadzi nad spokojne wody, nad zielone łąki, to z wiarą i z podniesioną głową możemy wtedy powiedzieć, nie brak mi niczego. Mogą spadać bomby, może być głód wokół, może być w sklepach tylko ocet, niektórzy jeszcze pamiętają te czasy, ale ja będę wielbił mojego Boga. Zaraz tutaj staniemy i będziemy śpiewać pieśni dla naszego Zbawiciela. Zapraszam cały zespół, chodźcie, strójcie się dziewczyny. I możemy ze spuszczoną głową zacząć od pytań. Panie Boże, dlaczego tak się dzieje? Czemu jest tak źle? No i tutaj taką na nutę smutną
jak to czasami jest zapisane w psalmach, śpiewać. Chodź, Paulinka, chodźcie już. I czy to coś zmienia w naszym życiu? No niczego to nie zmieni. No proszę bardzo. No to przejdź przed kamerą, nic się stanie. To jest Paulina, poznajcie. Słuchajcie. Ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Czy to tylko Habakuk może podpisać się pod tymi słowami? Czy ręka w górę jest ktoś, kto takie wyznanie w swoim sercu dzisiaj pragnie mieć? O, widzę, nawet niektórzy dwie ręce podnoszą. Alleluja. Wszechmogący Pan jest moją mocą. Amen? Amen. Sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań. Amen? I pozwala mi kroczyć po wyżynach, nie po dolinach, po wyżynach, skąd widać wszystko dobrze, gdzie jest pięknie. Kochani, rozpoczynamy czas modlitwy, czas uwielbienia. Zwróćmy swój wzrok na naszego Zbawiciela, wspaniałego pasterza, który prowadzi nas nad spokojne wody.
Droga uczniostwa. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.